Rzeźmianowski. Tomik o takiej niezwykłej nazwie Talita Kum. Biblijne, tak. Wiersz nosi tytuł Syndrom. Syndrom niespokojnych nóg tłumaczy wilczy pęd tych czasów i głód zaspokajany na mieście. Nie płyniemy rzeką behavior, Energylandia oferuje dania na szybko. Nie mamy czasu na pieszczotę rzęs, kroki, szelesty, listy, pukanie do drzwi. To tylko łódka z papieru, bez szans na rozpalenie ogniska. Dom powstanie z kwadratów, trójkątów i prostokątów. Dorysujemy drzewa, stworzymy ludziki z jakiegoś tworzywa, aby można je było szybko przerobić, w razie niepogody zdmuchnąć świeczki i zacząć od nowa. W wierszu cytowała Małgorzatę Hilar. To był cytat z wiersza Miłość jest czekaniem. Kamień. Świrszczyńska pisała o tęsknocie wnętrznościami i gardłem. Ja tęsknię kamieniem, leżącym w ogrodzie przy czyimś domu. Nikt go nie widzi, nikt go nie słyszy. Skurzu i pyłu obmywa go deszcz. Przymakam do jądra ziemi. Może ogrodnik ponownie zasadzi ziarenko, aż dojrzeje do jego rąk. Dziękuję. Renia? Prosimy. Jeszcze raz imię, nazwisko i z jakiego to miku? Przebudowa. Zbudowała mi się głowa, choć ten proces wciąż jeszcze trwa. I wiem już, że bliżej mi do ruin przeszłości, chat pachnących sianem i prawdą, niż betonowych wynalazków miejsca człowieka w świecie. Jeden krok mi do prostych gestów wyciągniętej dłoni i jednego uśmiechu. Dość mam naukowych prawideł o wątpliwej moralności i pustosłowia o słuszności, gdzie nie widać człowieka. Dziękuję. Tomek? Zapraszam. Tomek! 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 Tom